Autobus linii numer 197 łączy dzielnicę Cisowa z dzielnicami Obłoże i Oksywie. Odcinek trasy Cisowa Estakada Kwiatkowskiego pokazałem na innym filmie. Teraz wjeżdżamy na estakadę. Trasę nazwaną imieniem twórcy Gdyni, ministra przemysłu i handlu oraz ministra skarbu II Rzeczypospolitej budowano z przerwami w latach 1974-2008. Początkowo była zbudowana jedynie ta estakada, po której jedziemy. Trasa Kwiatkowskiego łączy terminal kontenerowy i bazę marynarki wojennej z obwodnicą Trójmiasta, a za jej pośrednictwem z autostradą A1. Po prawej stronie mijamy trasę kolejową Gdynia-Szczecin i tereny dawnej stoczni imienia Komuny Paryskiej. Stocznia założona w 1922 roku jest obecnie w stanie likwidacji. Po lewej stronie widoczny jest terminal kontenerowy i promowy. Przejedziemy teraz przez tereny przemysłowe Gdyni. Mijamy bałtycki terminal kontenerowy, który obsłużył pierwszy statek w 1979 roku. Jego zdolności przeładunkowe wynoszą dziś 1 milion TEU, co czyni go jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku. Na wprost elektrociepłownia Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła. Ponownie przejeżdżamy tuż obok bałtyckiego terminala kontenerowego i terminala promowego. Przy nabrzeżu promowym cumuje jeden z promów firmy Stena Line. Największe promy Stena Line obsługuje obecnie nowy terminal promowy. Po objeździe części przemysłowej wracamy na estakadę Kwiatkowskiego. W jej perspektywie widoczny jest kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Obłużu. Skręcamy w ulicę admirała Józefa Unruga. Teraz pojedziemy ulicą inżyniera Jana Śmidowicza przez tereny należące do marynarki wojennej i stoczni wojennej. Mijamy bazę 13. Dywizjonu Trałowców imienia admirała floty Andrzeja Karwety, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.
to już tereny Stoczni Wojennej należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ulicą Inżyniera Śmigłowicza dojeżdżamy do Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte i Portu Wojennego. Akademia Marynarki Wojennej została założona w 1922 roku w Toruniu. Do Gdyni została przeniesiona w 1946 roku jako oficerska szkoła Marynarki Wojennej, a od 1955 roku jako Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej. Ulica Inżyniera Jana Śmigłowicza kończy się pętlą przy bramie Portu Wojennego w Gdyni-Oksywiu. Ulicą Arciszewskich wjeżdżamy na skraj Kępy Oksywskiej, wysoczyzny morenowej z urwistym klifem. Mijamy kolejno port wojenny, cmentarz parafialny, kościół świętego Michała Archanioła, najstarszy kościół w Gdyni, który wzniesiono w 1224 roku z fundacji księcia gdańskiego Świętopełka II. Tereny parafii świętego Michała Archanioła i Oksywie to najstarsza część dzisiejszej Gdyni. Teraz jedziemy ulicą pułkownika Stanisława Dąbka, bohaterskiego obrońcy Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939 roku. Nie chcąc iść do niewoli, pułkownik Dąbek popełnił samobójstwo. Skrzyżowanie przed nami, uznawane za najgorsze w Gdyni, jest obecnie przebudowywane. Odbijamy w lewo w ulicę Bosmańską. Wjechaliśmy w ulicę Zieloną, która prowadzi do dzielnicy Babie Doły z lotniskiem Marynarki Wojennej. Przy ulicy Zielonej znajdują się po obu stronach ogródki działkowe. Jeden z nich to cel mojego przejazdu tym autobusem. Autobus skręca ponownie w ulicę pułkownika Stanisława Dąbka, jedzie do Ogórza Górnego, a następnie zawraca.
autobus wraca tą samą trasą, choć nieco zmienioną przy dojeździe do estakady Kwiatkowskiego. Po prawej stronie mijamy budynek Komendy Portu Wojennego Gdynia. KPW Gdynia została przeniesiona z Pucka do Gdyni w 1926 roku. ORP Jastrząb, okręt podwodny typu Kobben produkcji szwedzkiej, wycofany ze służby w 2002 roku. Jest przeznaczony do szkolenia. Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej przemianowano na Akademię Marynarki Wojennej w 1987 roku. To dawna pętla trolejbusowa. Linię trolejbusową zlikwidowano w 1972 roku. W dawnym budynku Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu działa Centrum Pomocy Sąsiedzkiej Przystań Śminowicza. Na wzgórzu wznosi się modernistyczna bryła kościoła garnizonowego Marynarki Wojennej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Jego budowę zainicjował ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń. Kościół konsekrowano w lipcu 1939 roku. Mijamy budynki osiedla Nadmorskie Tarasy. Wjeżdżamy do dzielnicy Obłóże. Tym razem wjeżdżamy na estakadę Kwiatkowskiego bezpośrednio z ulicy Admirała Unruga. Mijamy Radmor, firmę założoną w 1947 roku i dojeżdżamy do ulicy Morskiej. Dalsza część trasy na oddzielnym filmie. Link w opisie.